Dobry wieczór. Trudne warunki na drogach i ogólna niechęć do tego, by wstać rano z łóżka. Tak na nasze samopoczucie może wpływać pogoda późną jesienią. Myślę, że jutro mobilizatorem, motorem do działania będzie jedynie Mikołaj, bo pogoda wygląda następująco. Niż znad Skandynawii skieruje do nas nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. To powietrze jest wilgotne, stąd mgły, które miejscami ograniczą widzialność do 300 metrów. W drugiej części nocy zacznie padać deszcz, na Podhalu marznący. Temperatura w Nowym Targu minus 2 stopnie, od strony Śląska 2 powyżej zera. Jutro chmury zakryją całe niebo. Możliwe są przejaśnienia, ale nastawiajmy się na deszcz ze śniegiem i śnieg. Po południu wiatr powieje mocniej. Na termometrach 2-4 stopnie. W Zakopanem nocą marznący deszcz oznacza szklankę na jezdniach i chodnikach. Za dnia spadnie śnieg, który ten lód przykryje i wtedy zrobi się jeszcze niebezpieczniej. Takie warunki są bardzo zdradliwe. Do tego dojdzie spadające ciśnienie. Ono sprawi, że koncentracja uwagi będzie o wiele gorsza. Kolejne dni, w środę i w czwartek, temperatura nie dużo, lecz trochę spadnie. Na niebie przeplatanka przejaśnień, chwil ze słońcem i opadów deszczu ze śniegiem. Pył PM10. W godzinach szczytu komunikacyjnego oraz nocą normy mogą być przekroczone. Dobrego wieczoru, Joanna Kuciasikora, do zobaczenia.